będzie reprezentował zastępca komendanta Straży Miejskiej, pan Krzysztof Kupiński. Prosimy panie Krzysztofie o prezentację. Dzień dobry państwu. Reprezentuję Straż Miejską. Przedstawię Państwu kierunki działań Straży Miejskiej. Nie zarzucę Państwa wieloma statystykami, bo oczywiście zakres zadań, jakie realizujemy, oczywiście niepodobanie są mniejsze niż policja. Ale po prostu chcemy kilka takich kierunków naszych działań, które ostatnio żeśmy opracowali, podjęli, wdrożyli z racji przeprowadzonego w naszej jednostce audytu, który doprowadził do powstania nowej struktury organizacyjnej Straży Miejskiej, która ma być bardziej skuteczna, efektywna i wymagała trochę lepiej poprawić też jej wydźwięk i obraz. Dlatego myślę, że jest o czym powiedzieć. I teraz przechodząc już konkretnie do prezentacji. Mówię o tej analizie, prawda? My w tej analizie żeśmy uwzględnili, prawda, wpływ na naszą strukturę organizacyjną dotychczas funkcjonującą, bo jeżeli o niej mówię, to istniejemy już od 1992 roku. Zaczynaliśmy od 16 strażników, obecnie mamy 29. Pracujemy w tej chwili już całodobowo z racji funkcjonującego monitoringu. Zakres naszych zadań oczywiście określa ustawa o strażach gminnych, mają Państwo tutaj przedstawioną, ale co ważne, chcieliśmy, opracowując tą nową strukturę organizacyjną, jak najbardziej wsłuchać się w głos społeczeństwa, bo w planie, w którym pracujemy, i w jakiś sposób wziąć pod uwagę wszystkie te informacje, te interwencje, które do nas spływają. I dlatego analizując między innymi te informacje, które do nas spływają, te interwencje, które podejmujemy z racji zgłaszanych problemów, pozwoli nam również taką strukturę właściwie określić. Trzeba powiedzieć, że z roku na rok coraz większa jest ilość unotowanych interwencji. To świadczy oczywiście, można mówić o tym, że problemów jest coraz więcej, ale też trzeba można powiedzieć, że zaufanie, że Straż Miejska zareaguje, podejmie działania, też taki wniosek można z tego wysnuć i dlatego cieszymy się choćby z tego powodu, że to zaufanie, ten kredyt zaufania cały czas jest i też może to świadczyć o naszym zaangażowaniu w rozwiązywaniu tych problemów. Jeżeli patrzyliśmy na rodzaj zgłaszanych problemów, to Państwo widzicie, że oczywiście determinuje to nasz zakres zadań określonych ustawowo, ale tych zadań najwięcej było w zakresie zagrożeń sanitarno-porządkowych, parkowania pojazdów, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, zakłócania ładu i porządku w miejscach publicznych. To są takie główne zakresy zgłaszanych problemów i na tej bazie, kierując się właśnie tymi informacjami, które od społeczeństwa uzyskiwali, staraliśmy się, tak jak powiedziałem, dopracować tą strukturę. A to, że te problemy są, to proszę Państwa, te zdjęcia niech one ukazują, bo one są oczywiście zrobione podczas naszej nowej pracy, interwencji podejmowanych na terenie miasta. To są właśnie te przykłady. No i to, co wniosek taki ogólny, który się nasuwa, oczywiście, mieszkańcy chcą mieć te patrole Straży Miejskiej, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych, szczególnie w miejscach ogólnodostępnych, takich zabaw, boiska szkolnych, w bocznych ulicach. To jest właśnie ten aspekt, który tutaj bierzemy ciągle pod uwagę przy dyslokacji naszych służb, przy określeniu, prawda, zadań dla poszczególnych patroli. I dlatego, mówiąc o tej strukturze organizacyjnej, chcemy cały czas pamiętać, żeby być jak najbliżej społeczeństwa, ich problemów, dlatego mówimy o rozbudowie tej służby patrolowo-interwencyjnej. Jeszcze kiedy monitoring zaczął funkcjonować w naszym mieście, mieliśmy taką strukturę dzielnicową, prawda, czyli w określonych rejonach miasta mieliśmy poszczególnych strażników, którzy, że tak powiem, mieli nawet i punkty kontaktowe z mieszkańcami. I te problemy tam na miejscu mogli rozwiązywać. Dlatego
chcemy jak gdyby no, w tej nowej strukturze, ponieważ no, znaczny monitoring no, nam jak gdyby zawęził tutaj możliwości kadrowe i jak gdyby no, przeznaczenie strażników do tych zadań. Dlatego no, staramy się jak najwięcej no, wygospodarować, tak powiem, no, wolny na patroli w te rejony i w te miejsca, gdzie oni są najbardziej potrzebni. Wiadomo, oni docierają w tamte miejsca, gdzie najbardziej są potrzebne i potrzebni i dlatego mówimy o tej strukturze, prawda, patrolowo-interwencyjnej i w tych rejonach, gdzie najbardziej są pożądani. Patrząc na ten ujęcie, prawda, na przedstawienie, jeśli mamy z 6 strażników patrolowo-interwencyjnej, tak docelowo też na podstawie tej analizy no, powinno być ich przynajmniej 16. No, niestety nie możemy na razie póki co zwiększyć ilości tych strażników, ale są, tak jak powiedziałem, cały czas działania w tym kierunku zmierzające. Działania takie, które rozwijamy i ponieważ znów one przynoszą konkretne efekty, to jest sekcja ekologiczna. Idziemy w ekologię, zagrożenia sanitarno-porządkowe, ponieważ no, z racji tego, że nasz Tomaszów jest tutaj dużo terenów zielonych, miejsc takich rekreacyjnych, chcę, wiadomo, że taka forma działalności i mobilności, mówię tutaj myślę tutaj o rowerach, jest jak najbardziej pożądana i w tym momencie mogę powiedzieć, że mamy te dwa patrole i one naprawdę robią tutaj dosyć dobrą robotę z racji tego, że docierają, penetrują te miejsca szczególnie zagrożone. No, teraz może ten slajd dotyczy okresu, który obecnie mamy, bo też zajmujemy się oczywiście szczególnie teraz w okresie zimowym bezdomnymi. Ale wracając jeszcze do tych działań sekcji rowerowej, to są efekty właśnie pracy, czyli zagrożenia dla środowiska, które strażnicy ujawnili. Jest to często praca taka naprawdę no, wymagająca dużego zaangażowania, bo trzeba w tych śmieciach grzebać po prostu, wyszukiwać dowodów winy i ustalać sprawców lub wykroczeń. I oczywiście podejmować skuteczne działania w celu no, posprzątania, wyeliminowania tychże wszystkich no, nieprawidłowości. No mogę powiedzieć przykładowo, że no, między innymi tego typu działania w tym terenie właśnie no, doprowadziły na przykład do no, wykrycia no, i jednocześnie zatrzymania sprawców, którzy rozpędzali torowiska, prawda? Niszczyli nagrobki na cmentarzu. To są takie działania, które ostatnio były prawda, nagłośnione, czy w tychże śmieciach znaleźli no, wiele dokumentów bankowych, księgowych z danymi osobowymi. To są właśnie efekty pracy tego patrolu rowerowego, czyli sekcji ekologicznej. Uczestniczymy w też takim projekcie ekostrażnik, który ma też jak gdyby przysposobić bardziej strażników miejskich jeszcze do pracy na rzecz środowiska. Jest to takie szkolenie, które mamy nadzieję już niedługo przyjdzie efekty w postaci no, różnych pomysłów i rozwiązań, aby ta praca w tym zakresie była coraz bardziej no, jakby wymierna. Oczywiście chodzi tutaj o uporządkowanie gospodarki odpadami, gospodarki nasiekowej, no i oczywiście zabezpieczenia tych terenów z dużej wartości przyrodniczej. No i kolejna jakaś taka nasz kierunek działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa to jest profilaktyka. Oczywiście lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego w tym kierunku też zmierzamy. Jest to zgodne z Miejskim Programem Poprawy Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. Szkolimy tutaj przysposobienie naszych strażników do pracy w szkołach. Głównie skupiamy się na szkołach podstawowych i gimnazjach. Ale również jesteśmy też w przedszkolach. Ma to duży wydźwięk, dużo zapotrzebowanie i myślę, że ten kierunek będziemy kontynuować, aby no, mówię, no, od samego najmłodszych lat prawda, wdrażać no, i jednocześnie uprawiać dzieci, młodzież na ten system monitoringu. No, mamy w naszym mieście zainstalowanych 10 kamer. Obecnie no, on funkcjonował od 2005 roku. Trwa przegląd z racji tego, że no, sprzęt już no, funkcjonuje i działa całodobowo. Dlatego robimy przegląd w tej chwili. Jest on też bardzo potrzebny. O tym świadczą te statystyki nasze policyjne. Wielokrotnie dochodziło do zatrzymań
z pracy na gorącym uczynku, szczególnie w tych miejscach centrum miasta, czy rozbojów chuligańskich, kradzieży. To wszystko jest efektem pracy dyżurnego monitoringu i spodziewania tej spachory. Oczywiście cały czas tutaj współpracujemy z Komendą Powiatową Policji w tym zakresie. Nawet wczoraj, prawda, nasz dyżurny zobaczył stado cztery dziki, tak, na terenach Mosiru, prawda, to warskiego, że podeszły tutaj pod, także to są właśnie, oczywiście podjęto wspólne działania i to jest pierwszy efekt pracy naszych zarządzających bezpieczeństwa i ten, oczywiście jest zapotrzebowanie, jak najwięcej tych kamer w miejscach, szczególnie, prawda, uczęszczanych instalować, ale trzeba o tym ciągle pamiętać, że te warunki techniczne muszą być spełnione, musi być odpowiednia propagacja, a to nie zawsze jest tutaj możliwe, dlatego nieraz te uwarunkowania techniczne umożliwiają zainstalowanie prawdziwych kamer i żeby można było mieć wreszcie po rozwoju. Teraz to, co wspomniałem o tej analizie wcześniej, która była dla nas podstawą do opracowania nowej struktury organizacyjnej, tu pokrótce Państwu przedstawię, w jaki sposób żeśmy do tego podeszli. Podzieliliśmy nasze miasto na kilka ważnych rejonów i dokonując charakterystyki tych rejonów, miejsc szczególnie zagrożonych, miejsc występowania zagrożeń, patrząc na interwencje, które żeśmy podejmowali w danych miejscach, opracowaliśmy, prawda, wymagania do zrealizowania, pewne mierniki, które wdrożyliśmy w naszej pracy, w sensie wytycznych do służby, dyslokacji służby, współpracy z komendą i innymi instytucjami, załóżmy o charakterze oświatowym czy kulturalnym. To jest, nie będę, proszę Państwa, teraz tego omawiał, bo też nie mam na dużo czasu, ale jak widzicie Państwo, mamy tę nazwę rejonu Niewrów na przykład, mamy objęty ulicami obszar, charakterystykę rejonu z zaznaczeniem szczególnych miejsc, zidentyfikowanych zagrożeń na podstawie naszych tutaj statystyk i, jak powiedziałem wcześniej, statystyk również policyjnych. Miejsca występowania zagrożeń, one też zostały jak gdyby w ten sposób określone. I potem, tak jak powiedziałem, te wymagania do zrealizowania. Czyli tutaj to, co w naszej służbie codziennej staramy się realizować. Dalszy rejon Spalska i też te same właśnie informacje zawarte, rejon Wyzwolenia. Przepraszam, że tak myślę, że czasu też na to nie ma, żeby tak szczegółowo to analizować. Jednak tego typu charakterystyka rejonu, zidentyfikowane zagrożenia, pozwoliły nam do opracowania strategii naszych działań i cały czas na bieżąco odnosimy się do tego, co występowało w danych rejonach, a co ewentualnie jesteśmy w stanie poprawić i wszystkich służb, które tutaj współpracujemy z nimi. Rejon Hubal to jest kolejny rejon, który tutaj żeśmy zidentyfikowali. No już przechodzę dalej, proszę Państwa, żeby ewentualnie już nie przedłużać. I ujęcia statystyczne, te, które może nie jest już tak bardzo opracowane jak policyjne, niemniej jednak to są nasze wyniki działań, które tutaj podejmowaliśmy na przestrzeni roku 2001-2012. Jak widzicie Państwo, nie jesteśmy może tak bardzo grupą restrykcyjną, więc patrząc na te wykresy pouczeń i mandatów i myślę, że to też o tym świadczy. Jeżeli chodzi o rodzaje, prawda, interwencji, to najwięcej oczywiście jest z zakresu parkowania, ale proszę pamiętać, że tutaj mamy najwięcej jak gdyby możliwości tutaj oddziaływania, ale myślę, że ważny jest ten czwarty skutek, zakłócanie porządku publicznego, też z racji na możliwość tego problemu
na terenie miasta staram się naprawdę no, jak najwięcej temu problemowi poświęcać uwagi. To jest rok 2012, cały czas jest jedno te najbardziej uciążliwe społecznie problemy staramy się eliminować i na nie reagować. I to wszystko. Dziękujemy bardzo panu Krzysztofowi Kuglińskiemu, zastępcy komendanta Straży Miejskiej w Tomaszowie. Widziałem, drodzy państwo, że podczas tej prezentacji największe zainteresowanie wzbudziło to, kiedy się na naszej prezentacji pokazało centrum miasta Spacer Kościuszki, kiedy pan Krzysztof wspomniał o czterech dzikach. I myślę, że gdyby te cztery dziki pojawiły się na placu Kościuszki, można by to było uznać za wydarzenie w skali miasta. No ale dobrze, że dziki akurat po placu Kościuszki jeszcze nie chodzą. Kolejna prezentacja pani Justyna Saktura, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta. Prosimy bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, zdaję sobie sprawę z tego, że jesteście już po czterech prezentacjach. Teraz czeka państwa piąta prezentacja, ale proszę o chwilę cierpliwości. Ja naprawdę postaram się przeprowadzić to jak najszybciej. Przygotowując się do dzisiejszego spotkania, do dzisiejszej debaty, zastanawialiśmy się bardzo długo, jak zdefiniować bezpieczeństwo. Znaleźliśmy taką, wydaje mi się, bardzo naukową definicję bezpieczeństwa, a mianowicie bezpieczeństwo to zapewnienie możliwości przetrwania, rozwoju i swobody realizacji własnych interesów w konkretnych warunkach poprzez wykorzystywanie okoliczności sprzyjających, czyli szans, podejmowanie wyzwań, redukowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie, czyli zapobieganie i przeciwstawianie się wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów. Szanowni państwo, w poprzednich prezentacjach słyszeliście już bardzo dużo na temat statystyk dotyczących przestępstw, wykroczeń, tudzież innego rodzaju rzeczy. My w swojej prezentacji spróbujemy przedstawić troszeczkę inne podejście do bezpieczeństwa, bardziej ze strony społecznej. Działania podejmowane w ramach poprawy bezpieczeństwa w rozumieniu bardzo ogólnym przez gminę miasto Tomaszów Mazowiecki prezentują się następująco. Może powiem inaczej. Prezentacja została podzielona na działania, które są podejmowane przede wszystkim w ramach profilaktyki, ale również w ramach przeciwdziałania uzależnieniom, które mogą być bezpośrednią przyczyną zaburzeń bezpieczeństwa w naszym społeczeństwie. Praktycznie każdy rozdział, który państwu przedstawimy, zaczyna się od programu, który jest realizowany przez gminę miasto Tomaszów Mazowiecki. W przypadku przeciwdziałania alkoholizmowi jest to miejski program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych i bezdomnych. Na każdy rok taki program przyjmowany jest przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego i w ramach tego programu podejmowane są pewne działania. Dosyć dawno już powołana została Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o czym na pewno większość z państwa doskonale wie. Do tej komisji wpływają wnioski o leczenie. Ta komisja kieruje również dużo zapytań i dużo sama kieruje wniosków o leczenie alkoholowe osób uzależnionych. Podejmujemy również współpracę z abstynenckimi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Utworzyliśmy system dyżurów specjalistów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, który funkcjonuje przy miejskiej komisji. A także już na stałe chyba wpisało się w nasz tomaszowski kalendarz Tomaszowski Forum Trzeźwości. Jest to impreza organizowana w miesiącu maju. Impreza współorganizowana przez gminę razem z pozostałymi organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie miasta, a zajmującymi się bezpośrednio problemem alkoholu. Bierzemy również udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, w które staramy się wciągać wszystkie szkoły podlegające gminie miasto, ale nie tylko, bo również szkoły ponadgimnazjalne. Program przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie został stworzony na lata 2011-2013. W ramach przeciwdziałania przemocy powołany został również zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy, który zajmuje się procedurą niebieskiej karty. W ramach zespołu pracują również grupy robocze, w które zaangażowane są wszystkie osoby, nie tylko osoby działające w zespole. Na pewno gros państwa, ci, którzy tutaj jesteście,
To są osoby, które są bezpośrednio zaangażowane w procedurę niebieskiej karty, bo są to pedagodzy, są to psychologowie, osoby, są to przedstawiciele komendy powiatowej policji i wielu innych instytucji działających na terenie miasta. Proszę Państwa, prowadzone są również szkolenia dla przedstawicieli organizacji i instytucji zaangażowanych w system przeciwdziałania przemocy, ten, o którym między innymi mówię. Mamy również dyżury członków zespołu interdyscyplinarnego dla osób dotkniętych przemocą. Dyżury te na chwilę obecną odbywają się w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Marzeniem na tym jest, żeby zespół interdyscyplinarny miał swoje miejsce, do którego mogliby zawsze przyjść ci, którzy najbardziej pomocy potrzebują i żeby zawsze tą pomoc mogli tam uzyskać. Następny program to Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2012-2013. W ramach tego programu współpracujemy z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziania uzależnieniu od środków psychoaktywnych. Robimy szkolenia dla pedagogów, psychologów i innych grup zawodowych związanych z problemem narkomanii. Namawiamy również młodzież do udziału w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych. Tutaj na dole mamy Martynę, to jest dziewczyna z Tomaszowa, która została laureatką głównej nagrody w konkursie narkotyki na Zomito. To jest Tomaszowianka, te plakaty pojawiły się w wielu miejscach Polski w okresie wakacji. Zajmujemy się również problemem alkoholowego zespołu płodowego, czyli znanego FAS. Udało się powołać miejskiego koordynatora do spraw FAS, który również dyżuruje w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zorganizowany tam został punkt konsultacyjny. Odbywają się również szkolenia dla wielu grup zawodowych z zakresu FAS, z zakresu wczesnego rozpoznawania FAS i innych problemów z tym związanych. Edukujemy również młodzież na temat tego zagrożenia. Wydaje nam się, że wśród młodych ludzi przede wszystkim trzeba uświadamiać pewne rzeczy, które mogą mieć konsekwencje w przyszłości. Od niedawna funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od hazardu i mikrodzin oraz dla osób zagrożonych uzależnieniem. Ten punkt konsultacyjny znajduje się na ulicy Świętokrzyskiej nr 55. Tutaj są dokładne dane, natomiast ja mogę jeszcze powiedzieć, że wszelkie osoby zainteresowane problemem hazardu bardzo mile będą widziane w każdy ostatni piątek miesiąca o godzinie 18 na tak zwanym meetingu otwartym. Dlatego, że grupy anonimowych hazardzistów spotykają się w każdy piątek, natomiast każdy ostatni piątek miesiąca są tak zwane meetingi otwarte, na które zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani tym problemem. Dużą część działalności gminy miasto poświęcamy seniorom, a to dlatego, proszę Państwa, że bardzo często zdarza się, że to są osoby, które najczęściej są w domu, są same i czują się wyobcowane w społeczeństwie. My próbujemy zachęcić te osoby do tego, żeby współorganizowały swój czas wolny i czas wolny innych. Wspólnie z Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską odbywały się spotkania dotyczące zagrożeń, które miały przedstawić seniorom, jakie mogą spotkać ich zagrożenia. Tutaj bardzo dziękuję za pomoc Komendzie Powiatowej Policji, która bardzo czynnie się w to włączyła. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki we współpracy z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów włączyła się aktywnie w realizację kampanii edukacyjnej Bądź świadomym konsumentem, o czym mówiła już tutaj Pani Rzecznik. W sali obrad Urzędu Miasta, w sali obrad Rady Miejskiej odbyły się dwa spotkania, podczas których seniorzy poszerzyli wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów prawa i zasad zachowania podczas bezpiecznych zakupów. Dodatkowo przygotowujemy prezentacje dotyczące bezpieczeństwa osób starszych, które są prezentowane podczas seminariów i festynów dla seniorów. Prowadzone są również badania ankietowe na temat sytuacji życiowej osób starszych z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa. Proszę Państwa, badania te prowadzą pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W tej chwili przebadane już zostały wszystkie osoby objęte opieką MOPS-u, osoby powyżej 75 roku życia. Część osób uczestniczących w spotkaniach klubów seniora lub organizacji pozarządowych zajmujących się seniorami. Lada dzień zaczniemy obejmować coraz większe kręgi społeczne, czyli wychodzić do osób, które nie są zrzeszone w żadnych organizacjach społecznych. Po przebadaniu wszystkich ankietowanych zostanie przeprowadzona analiza i taki dokument będzie dostępny. Jeżeli chodzi o bezdomność, w urzędzie, w gminie miasto, w mieście funkcjonuje program rozwiązywania problemu bezdomności i łagodzenia jej skutków. Tutaj jest program przywołany na lata 2010-2012. W tej chwili trwają prace nad opracowaniem kolejnego programu, który będzie kontynuacją tego, ale będą również przedstawione nowe propozycje dotyczące rozwiązywania problemu bezdomności. W sezonie zimowym 2011-2012 na terenie miasta uruchomiono ogrzewanie dla osób bezdomnych. Zadanie to kontynuowane jest w roku bieżącym. W ubiegłym roku z pomocy tej ogrzewalni skorzystało 106 osób. W znakomitej większości były to osoby z terenu miasta. Na dzisiaj już wiem, tuż przed konferencją, przed tym spotkaniem otrzymałam informację. W tym sezonie ogrzewania uruchomiona jest również. W tej chwili tymczasowo mieści się ona w budynkach byłej budowlanki na ulicy Farbiarskiej. Do dnia dzisiejszego funkcjonuje ona od godziny 20 do rana. Natomiast wiemy już na pewno, że od najbliższego weekendu, czyli od jutra, ogrzewanie będzie całą dobę. Gmina Miasto współfinansuje również działalność schroniska dla bezdomnych mężczyzn prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy im. Świętego Brata Alberta. W 2010 roku noclegownia, która funkcjonowała na terenie miasta, przekształcona właśnie została w schronisko dla bezdomnych mężczyzn, co pozwala nam na długofalowe, jak gdyby, działania profilaktyczne wobec osób, które są tam umieszczone. Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, to jest też dosyć duży obszar objęty naszym działaniem. Powołany został Młodzieżowy Zespół Konsultacyjny przy Prezydencie Miasta Tomasza Mazowieckiego, składający się w rzeczywistości, proszę Państwa, z młodzieży. Są to młodzi ludzie wyznaczeni przez szkoły z terenu miasta, którzy na pewno, mam nadzieję, że widzieli Państwo, wspomagają pewne akcje i promują pewne działania, które powinny być realizowane na terenie miasta. Dodatkowo organizujemy czas wolny w okresie letnim i zimowym dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki. Każde nasze działania zawierają jakąś cząstkę dozy profilaktyki. Są to półkolony w szkołach, zajęcia w ośrodkach kultury i innych instytucjach. I rzecz, która mam nadzieję również wpisze się, w ubiegłym roku już tego doświadczyliśmy, zainteresowania tym, mianowicie chodzi o organizację Dnia Dziecka pod hasłem Bezpieczne Miasto. Zaprosiliśmy do współpracy wszystkie służby mundurowe na terenie miasta, prawie wszystkie, w tym roku zaprosimy już wszystkie i mamy nadzieję, że ten projekt będzie realizowany przez oni. A dlaczego mówimy o bezpieczeństwie? Po pierwsze, proszę Państwa, jest to tak zwane zaufanie do munduru od dziecka. Uczymy dzieci tego, że osoby mundurowe, osoby, które mogą pomóc, to są ludzie, którzy są tutaj teraz i mogą ich poznać, a dodatkowo budujemy te więzi. Mianowicie zachęcamy do tego, żeby korzystali z takich działań wszyscy, całe rodziny i dla całych rodzin staramy się zrobić coś fajnego na takich spotkaniach. Dodatkowo organizowane są spotkania z dziećmi w wieku przedszkolnym, również w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Bierzemy udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Każda szkoła na terenie miasta jest objęta tą kampanią. I współpracujemy z organizacją pozarządową w zakresie pomarańczowej linii. Jest to infolinia dla rodziców dzieci zagrożonych alkoholizmem. Dla ogółu mieszkańców przywołaliśmy piknik organizacji pozarządowych. Jest to piknik organizowany już od kilku lat, nazywa się Lokalni Niebanalni.
Jest to największa impreza plenerowa mająca na celu promocję działań trzeciego sektora, promujących aktywne i zdrowe formy spędzania czasu wolnego w gronie rodziny. Proszę Państwa, dajemy w ten sposób możliwość poznania działalności organizacji pozarządowych na terenie miasta, możliwość wyboru spędzania czasu wolnego i możliwość włączenia się w pewne działania, które są u nas realizowane. Dodatkowo w 2011 roku Gmina Miasta Tomaszów Mazowiecki we współpracy z Uczelnią Wyższą przeprowadziła diagnozę zachowań ryzykownych dla zdrowia wśród dorosłych mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego oraz diagnozę zachowań ryzykownych dla zdrowia młodzieży. Wnioski są dość obszerne, dlatego nie przytaczaliśmy ich tutaj. Dokument jest dostępny i zainteresowane osoby zachęcamy do tego, żeby z tym dokumentem się zapoznały. Nie możemy pominąć tematu dla nas ważnego, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czyli infrastruktury na terenie miasta. Wszelkie problemy dotyczące infrastruktury drogowej, czyli oznakowanie ulic, oświetlenie, nawierzchni i organizacja ruchu, to są sprawy nadzorowane bezpośrednio przez Komisję Ruchu Drogowego przy Staroście Tomaszowskim, złożoną z przedstawicieli różnych instytucji działających na terenie miasta i powiatu. Na końcu napisaliśmy coś takiego. Wnioski do komisji może złożyć każdy mieszkaniec miasta i powiatu. Szanowni Państwo, nie czekajmy na to, aż ktoś w naszym imieniu wystąpi. Jeżeli rzeczywiście widzimy jakieś problemy i uważamy, że należałoby to poprawić, to jest komisja, do której warto się udać i warto z tymi osobami porozmawiać. Wydziałem odpowiedzialnym za infrastrukturę Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki jest Wydział Inżynierów Miasta. Tutaj są podane numery telefonów. Za pośrednictwem tych osób również można składać wnioski do Komisji Ruchu Drogowego. Jakie mamy plany? Mam nadzieję, że wszystkie osoby tutaj zgromadzone będą nam mogły pomóc w realizacji tych planów. A mianowicie Akademia Bezpieczeństwa dla Seniorów, Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa, Dzień Dziecka, o którym już mówiłam. Kontakty między, stworzenie jak gdyby sieci kontaktów bezpośrednich pomiędzy osobami zaangażowanymi w poszczególne tematy. Cykl debat społecznych z zakresu bezpieczeństwa. I tutaj powiem tak, dostaliście Państwo ankiety, macie je w teczkach. Fajnie by było, gdybyśmy po analizie tych ankiet mogli ustalić, jakie tematy z zakresu bezpieczeństwa byłyby nam przydatne do tych debat. Łatwiej by nam było ustalić, my już mamy pewne zamierzenia, łatwiej by nam było ustalić, co jeszcze jest potrzebne do tego, żeby naprawdę szeroko konsultować się na temat bezpieczeństwa w mieście. Mamy zamiar dalej prowadzić to badanie ankietowe seniorów, ale wszystkie działania realizujemy w ramach programu poprawy bezpieczeństwa Bezpiecznych Miast. Dodatkowo już ponad rok temu uruchomiony został w Urzędzie Miasta adres mailowy oraz telefon, na który można zgłaszać wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem. Od zagrożeń, przez profilaktykę, po infrastrukturę. Jest to adres mailowy bezpiecznie@tomaszowmaz.pl i podaję Państwu numer telefonu, pod który również można się zgłaszać z prośbą o wszelkie interwencje. Ja zaznaczam tylko, że nie wszystkie działania, które Państwo zgłosicie, realizowane będą przez Gminę Miasto. To my musimy sprawdzić, co możemy zrobić teraz, co powinien zrobić kto inny i ewentualnie skierować Państwa prośby do instytucji i służb odpowiedzialnych za poszczególne tematy. Dziękuję Państwu bardzo.